TVG9. Często, gdy pytam pisowców, dlaczego no, nie mogą bardziej zdecydowanie przeciwstawiać się rzeczom złym dla Polski, złym dla ludzi, no to mi tłumaczą, no, że to przecież na nas tak krzyczą, tak nas atakują. My tak nie może i tak mamy właśnie ostre ataki ze strony prasy, autorytetów i tak dalej, a jeszcze jakbyśmy dalej poszli, no to zupełnie by było. Tymczasem ja chciałbym im na przykład dać Wacława Klausa, który naprawdę na spotkaniach z różnymi właśnie wybitnymi autorytetami, już nie, nawet nie polskimi, ale nie polskimi czy nie czeskimi, ale właśnie już na skalę europejską, różnymi kombandytami, innymi patafianami. Tam został przez nich opluty, zmieszany z błotem, ale wszystko to wytrzymał i co? Zaszkodziło mu to? Moim zdaniem nie. Uważam, że z tych starć z różnymi eurokratami wyszedł jeszcze większy niż był. Dlatego chciałbym zaśpiewać piosenkę na jego cześć. Piosenka no jest uważana za polską piosenkę ludową, ale tak naprawdę jej rodowód jest czeski. Mamy czeskiego sąsiada, raczej małego, ludnościowo małego, obszarowo małego. Ale ma on prezydenta bardzo wielkiego, bardzo wielkiego, bardzo wielkiego. Aby mu pan Biczek zdrawiczko dał, aby mu pan Biczek zdrawiczko dał, aby mu pan Biczek zdrawiczko dał, zdrawiczko, zdrawiczko, zdrawiczko dał. Komu? Wacławowi! Cała banda eurokratów wciąż na niego plwa, wciąż na niego plwa, wciąż na niego plwa. Bo to z Wisa, bo na względzie dobro kraju ma, Republikę Czeską ma, Czechy i Morawy ma. Aby mu pan Biczek zdrawiczko dał, aby mu pan Biczek zdrawiczko dał, aby mu pan Biczek zdrawiczko dał, zdrawiczko, zdrawiczko, zdrawiczko dał. A komu? Wacławowi Klausowi, czeskiemu prezydentowi.